Ilona Małek, witam i zapraszam na program z parlamentu. Wszystko już wiadomo, 25 października wybory parlamentarne. Trwa odliczanie dni, wyścig, by wyborcom pokazać się od jak najlepszej strony oraz tworzenie list wyborczych. Między innymi właśnie o zbliżających się wyborach parlamentarnych będę rozmawiać z moimi gośćmi, posłami Józefą Hrynkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości i Piotrem Tomańskim z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Na początek jak zwykle parlamentarna statystyka. Pani Józefa Hrynkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, wystąpienia na posiedzeniach 194, interpelacje, którym nadano bieg 66, zapytania, którym nadano bieg 1, pytania w sprawach bieżących 15, 3 oświadczenia i udział w głosowaniach 91,38%. Piotr Tomański, Platforma Obywatelska, wystąpienia na posiedzeniach 24, 53 interpelacje, którym nadano bieg, 20 zapytań, którym nadano bieg, 10 pytań w sprawach bieżących, 3 oświadczenia i udział w głosowaniach, no prawie wszystkich. Powiedzcie mi Państwo, jak to wygląda? Czy rzeczywiście te liczby oddają aktywność posłów? Jeśli o mnie chodzi, brakuje tutaj bardzo ważnej części mojej działalności, mianowicie interwencji w różnych sprawach, które podejmuję. I są to interwencje zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, bardzo ważne, jeśli będzie czas, to chętnie o nich opowiem, jak i interwencje w sprawach indywidualnych i bardzo liczne interwencje w sprawach szerszych, społecznych, które podejmuję. I bardzo często nękam instytucje do takiego stopnia, do takiego poziomu, aż wreszcie sprawa zostanie załatwiona. O tym nękaniu będziemy mówić też w dalszej części programu. Teraz chciałbym poznać Pana zdanie, Panie Pośle. Ja myślę, że koalicja rządząca ma to do siebie, że częściej spotyka się z ministrami, częściej ma możliwość zadania pytań bezpośrednio i dostania odpowiedzi, co ważniejsze, i załatwienia rozwiązania problemu w sposób generalnie werbalny, nie tylko za pomocą pisma. Pismo to, czy wystąpienie, jest już jakby takim szczególnym elementem, gdzie nie można tego rozwiązać wcześniej. Ale to, co powiedziała Pani Profesor, że to, co robimy w biurach, ja sobie nazwałem nawet swoje biuro przyjazne biuro, ponieważ ponad 1000 porad prawnych przez 4 lata, wielka pomoc w różnego typu przedsięwzięciach i chyba około 800 różnych wystąpień do instytucji, no nawet takich jak ZUS, czy urzędy różnego typu, do wójtów, burmistrzów, prezydentów. Po prostu takie zwykłe ludzkie rzeczy. I w tym pomagamy dość często. Nie bez powodu zaprosiłam Państwa razem do studia, ponieważ Pani Profesor nie mieszka na Podkarpaciu, a Pan większość czasu jednak spędza w Warszawie i z tego, co czytałam na forum, to jednak mieszkańcy Podkarpacia zarzucają Panu, że jest Pan już nie stąd, prawda? No właśnie, czy taki poseł nie stąd może skutecznie reprezentować Podkarpacie? Ja sądzę, że jestem skuteczna w reprezentowaniu interesów Podkarpacia, mieszkańców Podkarpacia i spraw Podkarpacia na terenie Sejmu. I być może jest mi łatwiej mówić o działalności na przykład niektórych instytucji, choćby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, który źle działa dla województwa podkarpackiego, czy innych instytucji, ponieważ ja tutaj nie mam żadnych własnych interesów. Więc bez żadnego, że tak powiem, ograniczenia mogę interweniować. Interweniowałam zarówno w sprawach rodzinnych, gospodarczych, w sprawach zdrowia osób niepełnosprawnych, czy wreszcie w sprawach emerytalnych, czy ochrony środowiska, wiatraków i tak dalej. Mogę robić to bez żadnego, że tak powiem, skrępowania. Jeżeli komendant główny policji wysłał policję z Radymna na mieszkańców Laszek, którzy skorzystali z bardzo prostej takich uprawnień obywatelskich, jakim jest protest, podpisanie protestu, to napisałam na niego spokojnie skargę i przestali używać tego rodzaju środków przeciwko mieszkańcom, którzy angażują się jako obywatele w protesty przeciwko temu, co jest dla nich niekorzystne. Panie pośle, pan zgodzi się z tym, że jest pan poseł nie stąd? Bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ myślę, że warto wytłumaczyć telewidzom, a powiem dokładnie, że mam tu dom. Biznes, który 24 lata założyłem, który prowadzi obecnie moja małżonka, który jest w Przemyślu, który jest w Żulawicy, więc mam psa, mam królika, więc naprawdę jestem na Podkarpaciu bardzo często. Jestem też w Warszawie, ale to, co istotne, te sprawy podkarpackie bardzo często załatwia się w Warszawie. I może nawet taki przykład z dzisiaj, ponieważ zaprosiliśmy pana
główny architekt przyrody przyjeżdża, jutro co prawda przyjeżdża, ale przyjeżdża do Birczy, bo tam mamy wspólną sesję powiatu i gminy dotyczącą takiego Turnickiego Parku Narodowego, ale w przeciwieństwie mieszkańcy nie są za tym, żeby ten park powstał do końca, tylko są za tym, żeby chronić przyrodę, ale żeby zostały miejsca pracy, żeby można było tak jak dziś normalnie funkcjonować i żeby ten teren kilkunastu gmin był bezpieczny w sensie takim, żeby nie jest objęty już programem Natura 2000, ale żeby można było tam funkcjonować. Można powiedzieć, że idzie to w tym kierunku. Jak pan minister przyjedzie, to myślę, że też pozna to, co chcą ludzie, tego, czego oczekują mieszkańcy. No dobrze, a teraz powiedzmy o wyborach, ponieważ wszyscy się do nich teraz już przygotowują, prawda? Czy państwo też mają jakiś specjalny autobus, czy tak jak na przykład Korwin-Mikke, jakiś kamper i objeżdżacie miejscowości nadmorskie, żeby przekonać wyborców, żeby to właśnie na was oddano głos? Ja sądzę, że wyborcy interesują się tym, co ja robię. Sądzę, że doceniają choćby to, że udało się 23 lipca podjąć bardzo ważny dezyderat na Komisji Finansów Publicznych, który moim zdaniem ratuje zakłady magnezytowe w Ropczycach. Podobnie jak z radością stwierdzam, że moje uparte pisanie do komendanta głównego policji doprowadziło do tego, że jednak outsourcing pracowniczy, który doprowadził 360 zakładów do ruiny w Polsce, jest w postępowaniu policji i prokuratury. Mimo że pisałam 3 lata i przez 2 lata nie miałam żadnego odzewu, że sprawa została podjęta. Więc ja myślę, że mieszkańcy wiedzą o tym. Wiedzą także mieszkańcy, ci mieszkańcy, w sprawie których interweniowałam, jeśli chodzi o sprawy rodziny, sprawy osób niepełnosprawnych, czy sprawy emerytalne, sprawy zdrowia. No to wszystko, co robiłam, myślę, że wiedzą o tym, jak dobrym rzecznikiem spraw Podkarpacia jestem w Warszawie. I także jak sprawnie w niektórych sprawach poruszam się na terenie Warszawy. A to, że nie mieszkam na Podkarpaciu, to mi niekiedy ułatwia, bo niczego nie załatwiam dla siebie po prostu. To są sprawy, które są sprawami mieszkańców Podkarpacia. A jak będzie wyglądała kampania pana w przypadku? Ona nie będzie łatwa, prawda? Bo jeśli w ogóle chodzi o Platformę, to lider ugrupowania zrezygnował z przewodnictwa przed poprzednimi wyborami. Szczerze, u nas mamy wielu wspaniałych ludzi i myślę, że mieszkańcy Podkarpacia przede wszystkim to doceniają, wiedzą, ile udało się faktycznie zrobić dobrych rzeczy dla nas. Tutaj dość często, jak przyjeżdża ktoś, kto dawno nie był na Podkarpaciu, patrzy, jak się zmieniło, jak się zmieniła infrastruktura, jak się zmieniają zwykłe domy, jak one są piękne, jak są zadbane, jak dużo jest inwestycji. Już nie będę mówił o tym, że jest na przykład wybudowany, pięknie przebudowany z prywatnych pieniędzy hotel w Arłamowie na przykład. Jak Arłamów wygląda, prawda? Ile ludzi tutaj teraz ściąga. I właśnie jeden z takich gości, który tam jechał z nami autobusem i mówi, że on się nie spodziewał, że tak pięknie wygląda podkarpacka wieś, że przy domach nieczęsto nie jeden, a nawet i dwa dobre samochody stoją, więc na pewno bogacimy się jako społeczeństwo, ale na pewno wiele jeszcze trzeba zrobić. My wiemy, że to, że statystyki mówią, że bezrobocie nam spada, że jest... No właśnie, te statystyki, bo chciałam o nich wspomnieć, ponieważ odnosił się pan do nich na jednym z portali społecznościowych, mówiąc, że w tej chwili to jest tam 10,3%, no dokładnie, prawda? 10 około. Tak, myślę, no ale, 10, czy, 4, to ale ma, jakoś... czy tak różowo jest też na Podkarpaciu, bo jednak ludzie z Podkarpacia wyjeżdżają. No właśnie, szczególnie to młodzież. Ja myślę, że tak, to rzeczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, ale mało kto wie, że to wszystko odbywa się naprawdę nad ludzkim często wysiłkiem mieszkańców Podkarpacia i że Podkarpacie jest tym regionem, gdzie dochody gospodarstw domowych są najniższe w Polsce i one są istotnie niższe. One są o 50% niższe niż w województwie mazowieckim. Są nawet niższe niż w województwie świętokrzyskim czy warmińsko-mazurskim. I to jest problem, który jest bardzo trudny dla Podkarpacia, podobnie jak problem emigracji zarobkowej. Ona obejmuje głównie ludzi młodych, tak jak problem zatrudnienia na umowach śmieciowych, które tutaj jest, no powiedzmy sobie masowe, czy złe wykorzystanie funduszów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. O tym musimy pamiętać. Podkarpacie, owszem, to ładnie wygląda, ale emigracja jest ogromna i dochody są bardzo niskie w stosunku do tego, co mogłoby być. I dlatego też trzeba tutaj bardzo
dobrze reprezentować interesy Podkarpacia właśnie w Sejmie, właśnie w Warszawie, właśnie w rządzie. Pani profesor, ale uciekają nie tylko młodzi ludzie, uciekają także przedsiębiorcy. Pani wystąpienie z 22 lipca dotyczyło właśnie kontroli, bo ubiegała się Pani o kontrolę, prawda, UKS-u, Urzędu Kontroli Skarbowej. Właśnie Urząd Kontroli Skarbowej wypędził z Podkarpacia ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa, choć korzystają z infrastruktury na terenie Podkarpacia, zużywają zasoby, płacą podatki w Warszawie najczęściej. I to jest fatalna rzecz. Otóż w pierwszym podejściu pan prezes Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, odmówił mi, ale po moim wystąpieniu z trybuny sejmowej powiedział, że sprawę rozważy jeszcze raz. Wobec tego ponownie występuje do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę, w szczególności Urzędu Kontroli Skarbowej i niektórych urzędów skarbowych w powiatach na terenie Podkarpacia. Właśnie, dlaczego ci przedsiębiorcy nie chcą prowadzić biznesu tutaj? Dlatego, że po prostu tak dokuczliwe jest postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej, w szczególności w stosunku do niektórych przedsiębiorców, na przykład w stosunku do zakładów magnezytowych w Ropczycach, ale nie tylko, że oni po prostu, wszystkie największe zakłady przerejestrowały się do Warszawy, głównie do Warszawy. Ja myślę, że... I to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Panie pośle, przecież pan poseł Waldemar Pawlak skarżył się na to z trybuny sejmowej, mówiąc, że minister finansów nie odbiera nawet od niego telefonu, więc gdzie my jesteśmy? Znaczy ja może najpierw powiem o tym, co pani redaktor pytała odnośnie tego. Bo pan tego poseł jest praktykiem, prawda? Prowadził pan własne przedsiębiorstwo przez wiele lat. Wiem, ile oczywiście problemów z tym się wiąże i wiem, że na Podkarpaciu nie jest łatwo i doceniam pracę tych wszystkich ludzi, którzy dają radę i robią naprawdę dobre rzeczy, bo zatrudniają ludzi, tworzą nasze PKB, nawet to podkarpackie, ale chciałem powiedzieć, że faktycznie w tej chwili po pierwsze 23 600 zł dokładnie dla przedsiębiorcy, który stworzy sobie miejsce pracy lub człowieka, który jest młodym człowiekiem, nie miał do tej pory żadnego biznesu i chce sobie otworzyć biznes, taka jest dotacja, 4 000 zł to jest taki pieniądz, który na szkolenie, czyli gość, który trochę nie wie, gdzie się poruszyć, może to wydać na szkolenie, a do 8 tysięcy jest do dojazdu do miejsca pracy. To może być też obok powiat, także tu nie musi być daleko. Więc to nie musi emigrować z Podkarpacia. Nie musi uciekać od nas, dokładnie, więc to są konkretne pieniądze. Również mnóstwo innego typu dotacji do 20 tysięcy w urzędach pracy. No, ale czy to wystarczy? Czy pieniądze wystarczą? Ja myślę, tak naprawdę ci młodzi ludzie jeszcze potrzebują, żeby ich trochę poprowadzić za rękę, prawda? Na pewno to nie wystarczy, ale jest to jakby taka motywacja, że można skorzystać ze środków, kupić sobie wyposażenie, stworzyć biznes. Ale jaka jest pewność, że ten biznes będzie prowadzony? To znaczy, że nie będzie to zakład kosmetyczny, zakład fryzjerski, a później po przykład po roku również okazuje się, że on nie jest przynosi mnóstwo inkubatorów przedsiębiorczości, które faktycznie wspierają, pomagają i ten początek jest łatwiejszy. Ja nie mówię, że jest łatwo, ale na pewno jest łatwiejszy. I tutaj następna rzecz odnośnie tych przedsiębiorstw. Tutaj wyjątkowo muszę się zgodzić z panią profesor. Faktycznie przedsiębiorstwa nie tylko podkarpackie, ale w całej Polsce mają dość dużą trudność w prowadzeniu biznesu, nie tylko dlatego, że urzędy skarbowe ścigają ich i czasami bardzo słusznie, bo ja w pewnym momencie jakby też byłem przedsiębiorcą, więc jakby czuję to. Czasami bardzo słusznie są jakby te kontrole prowadzone, ale często jest tak, że ten przedsiębiorca nieświadomie coś robi. On się zajmuje biznesem, on się zajmuje zupełnie czymś innym, a później z tyłu faktycznie dostaje kontrolę i coś się złego dzieje. Ale tutaj odniosę się do tego, że tych firm tyle wyniosło się z Podkarpacia. Wygląda to dość ciekawie, ponieważ przy takim dużym zakładzie, nie będę mówił, żeby w polemikę nie wchodzić, przeniósł tylko biuro i pisze, że wszelkie inne sprawy, pisze na swojej oficjalnej stronie internetowej, duży zakład, który pani profesor dzisiaj o nim powiedziała, pisze, że wszelkie sprawy załatwia dalej tutaj na Podkarpaciu. Także przeniósł to się dlatego, to fikcja, ponieważ tylko po to, żeby nie Urząd Skarbowy będzie go kontrolował, Urząd Skarbowy Warszawski, który ma dużo spraw i kontroluje rzadziej. Po prostu. Ale mam dobrą wiadomość, bo jest bardzo korzystny dla tych zakładów, nie tylko dla tych zakładów, także dla innych. Dezyderat uchwalony 23 przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu i mam nadzieję, że tym razem minister finansów nie wymiga się od tego, bo taki dezyderat był już na początku listopada ubiegłego roku, ale będziemy cierpliwi. Tak jak byłam cierpliwa, jeśli chodzi o outsourcing pracowniczy, tak ja wykażę dużo cierpliwości i mam nadzieję, że pan prezes Kwiatkowski przychyli się do mojej prośby, dlatego że jest rzeczą niedopuszczalną, aby wtedy, kiedy Sejm przyjmuje
ustawy o życzliwym traktowaniu przedsiębiorców, tłumaczeniu na jego korzyść wszystkich wątpliwości, Urząd Kontroli w Rzeszowie może sobie pozwolić na wszystko. Drodzy tak Państwo, na koniec króciutko. Nie może. Sukcesy, porażki. Ja myślę, że odniosłam wielką porażkę, jeśli chodzi o sprawy dotyczące zabierania dzieci z biednych rodzin. I mam tutaj kilka spraw na Podkarpaciu, a jedną mam tutaj pod Przeworskiem. I muszę powiedzieć, że boli mnie osobiście serce, jeśli myślę o tych dzieciach z biednej rodziny, bardzo dzielnej matce zabrano 4 dzieci i te dzieci nadal przebywają w domu dziecka. Pisałam absolutnie do wszystkich, to nie jest jedna sprawa. Myślę, że w tej sprawie poniosłam porażkę, podobnie jak poniosłam porażkę niestety w sprawie uregulowania sprawy zatrudnienia samodzielnych przedsiębiorców osób niepełnosprawnych. Mimo, że była to sprawa, wydawała mi się bardzo oczywista, ale ja jestem cierpliwa i wiem, jak działają urzędy i ja doprowadzę sprawę do końca, także w tych sprawach. No i myślę, że jeśli chodzi o pewne sukcesy, to sądzę, że po bardzo wielu interwencjach, bardzo wielu pracach wreszcie ludzie zrozumieli, że jak mówił jeden z poprzednich ministrów środowiska, że wiatraki to są śmieci w środowisku. Ludzie to coraz lepiej rozumieją, a pomogła w tym moja prośba także skierowana do prezesa Najwyższej Izby Kontroli i przeprowadzona kontrola doprowadziła do tego, że jednak z dużym umiarkowaniem teraz stawia się wiatraki, tak jak niepotrzebnie postawiło się je w Rymanowie, gdzie albo, ja mówię wyraźnie, albo w Rymanowie będzie uzdrowisko dla dzieci, albo będą wiatraki. Pani pośle, króciutko na koniec. Ale jak się jedzie faktycznie teraz naszą nową autostradą, to widzi się tych wiatraków coraz więcej i to jest dobre miejsce, żeby one tam funkcjonowały. Ja myślę, że przede wszystkim nie udało się jeszcze doprowadzić do końca tego outsourcingu pracowniczego, ponieważ ja zajmuję się sprawą też bardzo dokładnie. Rozmawiałem nawet z panią premier Ewą Kopacz na ten temat i faktycznie przygotowujemy razem z przedsiębiorcami dokumentację, żeby jakby zainteresować tą sprawą, przede wszystkim przekazać bardzo dokładnie informacje, ponieważ też uważam, że tutaj oni zostali niesłusznie obciążeni różnymi opłatami. Czyli to, ale jest to porażka, się jeszcze nie czyli udało. To jest porażka i sukces? Sukcesów myślę, że dużo by wymieniać. Ludzie myślę, najważniejszy? Że, bo nie mamy na to czasu, musimy już kończyć. To, co bym chciał podkreślić, to, że ściągnęliśmy faktycznie więcej sprzętu wojskowego do naszych jednostek, a co za tym idzie, zwiększyliśmy stan osobowy wojska na Podkarpaciu, więcej miejsc pracy. No dziękuję. I na pewno takim sukcesem dla Podkarpacia jest to, że od 1 października na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie Wydział Lekarski. Już są nabory. Bardzo się z tego cieszę i myślę, to są wspólne sukcesy, myślę. Że troszkę się do tego przyłożyłam. Dziękuję ślicznie za rozmowę, a Państwa zapraszam za tydzień, jak zwykle o 19:00. Do zobaczenia. Do widzenia.